Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów Dacia z Lublina. Zapraszam do obejrzenia następnej naszej produkcji. Spójrzcie, co dla Was przygotowaliśmy. Akcesoria dedykowane do Dacia. Różnego rodzaju dywaniki, maty, koła, elementy elektryczne, osłony nadkoli, drzwi. Za chwilę będę pokazywał. Dywaniki. Gumowe z wysokimi brzegami, dobre na nasze warunki pogodowe. Oryginalne z zapinkami przy miejscu kierowcy, żeby dywanik nie jeździł. Oraz welurowe. Te welurowe dywaniki z niebieską nicią są w standardzie do wersji Celebration Dustera. I teraz taka uwaga. Często pytacie, czy dywaniki są w standardzie? Nie, zazwyczaj dywaników nie ma w standardzie w samochodzie. Trzeba je albo dokupić, albo wynegocjować u doradcy. Akcesoria wyposażenia wnętrza. Podłokietnik. Jeżeli nie ma fabrycznego podłokietnika, można zamontować podłokietnik akcesoryjny. Jest on ze schowkiem i jest regulowany na wysokość. Można również zamontować podłokietnik z ładowaniem indukcyjnym. W tej chwili nie mamy takiego na stanie. Pokazalibyśmy go, ale niestety nie ma. Wieszak na ubrania, wieszak na marynarkę. Mocowany do zagłówków oparć przednich foteli. Użyteczny gadżet, jeżeli ktoś jest krawaciarzem, to na pewno się przyda. Akcesorium też montowane do zagłówków oparć przednich foteli, na tablet, smartfon dla dzieciaków. Jest podłączenie do ładowarki, można podłączyć to urządzenie zewnętrzne i oglądać filmy Carrara, Dacia Lublin na YouTubie na przykład. Bardzo fajna rzecz. Ozdobne elementy nadwozia. Przednie aurorowanie, tak zwany kangur. Zwróćcie uwagę, ponieważ silnik decyduje, który model będzie montowany. Dział części na pewno służy radą. Dodatkowe elementy ozdobne, czyli próg. Montowany mniej więcej w tym miejscu. Ozdobny z logo Dacia. Listwy ozdobne, ale również praktyczne. Montowane mniej więcej w tym miejscu. Listwy ozdobne drzwi. Mają one również znaczenie praktyczne, ponieważ osłaniają drzwi od przypadkowych uderzeń, szczególnie bolących na parkingach. I element na tylne drzwi. Kolejne elementy, osłony nadkoli. Zwróćcie uwagę, jeżeli samochód jest wyposażony w czujnik martwego pola, żeby ten zestaw miał odpowiedni otwór. Chlapacze. Przednie, tylne. Przydają się, jakbyś Maćku przeszedł z tamtej strony. O, montowane mniej więcej w ten sposób. Koło tutaj przy zakrętach potrafi chlapać na drzwi. Przydaje się. I przejdźmy do tylnych osłon nadkoli. Montowane w ten sposób i element dodatkowy na zderzak. Uważam, że to jest bardzo, bardzo przydatne wyposażenie w tym aucie. Osobiście miałem przypadek, gdzie bez listw uprzejmy użytkownik wjechał mi wózkiem. Mało co nie wyszedłem z siebie.
do wersji duster jeżdżących na felgach stalowych albo do kompletu kół zimowych na felgach stalowych możecie dokupić kołpaczki, osłonę piasty. Montuje się mniej więcej w tym miejscu. A tutaj mały kołpaczek montowany w tym miejscu. Zostajemy jeszcze chwilę przy kołach. Prezentujemy zestaw kompletnych kół zimowych na felgach aluminiowych, dedykowanych do Dustera. Cenowo myślę, że gdzieś w granicach 3000. Do negocjacji kontaktujcie się z nami, kontaktujcie się z działem części. Tutaj mam przygotowany futerał na takie koło z logo Dacia. Tam dalej prezentujemy złożone, spakowane koła naszej bratniej marki Renault. Obowiązkowym elementem wyposażenia każdego Dustera jest gumowa mata do przestrzeni bagażowej. Dedykowana do wersji 4x4 albo 4x2 są różnice, także dopytujcie o matę do waszego samochodu. W ten sposób ochronicie wykładzinę oryginalną, welurową przed zabrudzeniem, przed wsiąkaniem płynów. Dodatkowo element ozdobny to jest folijka na tym, nie będę tego zdzierał, ona jest chromowana. W ten sposób. Ładnie się prezentuje, ale również jest praktyczna. Ochroni przed drobnymi zarysowaniami zderzaka. Hak do Dustera. Występują w dwóch wariantach. Tak zwany hak stały, montowany na śruby, oraz hak demontowany bez użycia narzędzi. W jednym z poprzednich filmów pokazywałem, jak montuje się kulkę haka właśnie takiego montowanego bez użycia narzędzi. Jest to element, myślę, również obowiązkowy w każdym Dusterze, w szczególności dla osób, które wykorzystują go nie tylko w trybie miejskim. W Polsce obowiązuje martwy przepis, że nie jeździmy z hakiem, jeżeli nie ciągniemy przyczepy, nie wozimy bagażników rowerowych. Pamiętajcie również o tym. Czujniki cofania tyłu. Można je zamontować na dziale części, na dziale serwisu, dokupując na przykład taki zestaw. Polecam również ten element, jeżeli nie jest montowany fabrycznie, to zamówić go u nas na serwisie oraz zamontować, ponieważ Duster ma duży tył, w związku z tym szczególnie w nocy parkowanie może być utrudnione. Pytacie nas również często o czujniki parkowania przód. Występują one w akcesoriach Dacia Renault. Montujemy je na życzenie klienta. Również się dobrze sprawdzają. Przód Dustera jest dosyć masywny, w związku z tym dojeżdżanie do ogrodzenia, do ściany też może przynajmniej w początkowym okresie użytkowania auta sprawiać pewne problemy. Rozwiązaniem tego problemu, kłopociku jest zestaw czujników parkowania przód. Na haku proponuję montować bagażniki rowerowe. Tutaj akurat mamy platformę rowerową na 3 rowery z dodatkowym oświetleniem, z miejscem na tablicę rejestracyjną. Trzecią tablicę można zamawiać w wydziałach komunikacji. Spełnia wymagania homologacyjne, jest dopuszczona do ruchu. W ofercie Daci znajdują się bagażniki rowerowe montowane na haku. Na różną ilość rowerów, o ile dobrze pamiętam, maksymalnie 4 rowery, taki bagażnik jest cenowo w granicach 600 zł. Jest oczywiście to marka ta, ale spełnia swoje wymagania. Montaż bagażnika rowerowego na haku, zdjęcie rowerów, założenie nie jest tak kłopotliwe niż założenie ich na bagażnik rowerowy montowany na dachu auta. A na wypady, wyjazdy, na ryby, na grzyby, na działkę, na grilla proponuję lodówkę.
Podłącza się ją pod gniazdo ładowarki w przestrzeni bagażowej. Można ją postawić na fotelu, przypinamy ją pasem. Chłodzi, regulacja chłodzenia mamy tutaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Pokazaliśmy Wam to, co mieliśmy aktualnie na stanie. Oczywiście nie jest to pełna gama ofert akcesoriów Daci. Jest ich o wiele, wiele więcej. Postaramy się w kolejnych filmach pokazać może to, co będzie sukcesywnie spływało na nasz magazyn. Może się uda zrobić dodatkowe filmy, na przykład boksy dachowe, których tutaj zabrakło, a które również sprzedajemy w dosyć dużych ilościach. Dzięki za oglądanie nas w internecie pod hasłem Carrara Dacia Lublin, Facebook, YouTube. Zapraszam na stronę firmową www.dacia-lublin.pl. Zapraszam na portal ogłoszeniowy carrara.otomoto.pl. Dzięki za lajki, dzięki za komentarze. Nie bądźcie dla nas zbyt surowi. Życzę dużo zdrowia i jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych naszych produkcjach.